100, 200, a nawet 250 kg. Z takimi ciężarami walczyli uczestnicy trzeciego już Festiwalu Sportów Siłowych, który odbył się 8 czerwca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Te zawody organizujemy trzeci raz rzędu. No jest fajna impreza. W Zawierciu jest mało takich imprez. Staramy się rozwijać ten sport w Zawierciu. Jak widać, publiczność przybyła licznie. Oprócz licznej publiczności nie zabrakło też gości specjalnych z międzynarodowymi osiągnięciami. Mamy sędziów profesjonalnych, bo to są mistrzowie świata i Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. I gość specjalny to Szymon Łada, no mistrz Europy, mistrz Polski w kulturystyce, piąte miejsce na Round Classic. Jak w każdym sporcie, tak i w tej dziedzinie na takie efekty składa się wiele czynników. Dla mnie to jest bardziej pasja, taki styl życia, czyli praktycznie całą dobę od momentu, kiedy się budzę, do momentu, kiedy zaśpię, wszystko jest podporządkowane pod kulturystykę właśnie. Przede wszystkim to musi być dobrze zbilansowana dieta, wszystko ułożone pod daną osobę. Nie wystarczy ciężki trening i odpowiednia dieta. Należy też przestrzegać reguł zawodów. To nie będą profesjonalne zasady wyciskania, tak jak się wyciska na profesjonalnych zawodach typu Mistrzostwa Europy czy Świata. Natomiast zwracamy uwagę na nieodbijanie sztangi od klatki piersiowej. Ruch musi być płynny. W zawodach brali udział uczestnicy podzieleni na 3 kategorie wiekowe. To jednak nie tylko wiek różnił konkurentów. Rywale są bardzo duzi w porównaniu do mnie. Zapewne i silniejsi, ale nie ma co narzekać, od czego się zaczyna. Dobre geny, to przede wszystkim. Ojciec był kulturystą, no i to mnie zmotywowało do ćwiczeń. Nie miałem wyjścia. Tego typu zawody cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Od pierwszego wypchnięcia sztangi rzesza dopingujących powiększała się cały czas, a wśród nich było wiele przedstawicielek kobiecej części. Z mojego punktu widzenia ciekawe jest to, że mąż ćwiczy, więc też się trochę tym interesuje, ale przede wszystkim też przystojni mężczyźni, prawda? Ci przystojni mężczyźni przez wiele godzin rywalizacji podnieśli w sumie wiele ton w walce o pierwsze miejsce. W tym czasie wyciskanie sztangi nie było jedną atrakcją. Zgromadzonym zaprezentowano m.in. pokaz sztuk walki w wykonaniu członków zawierciańskiej szkoły Musubi. Po więcej informacji zapraszamy na stronę. Organizatorzy przygotowali również aktywne atrakcje dla przybyłych. Jedną z nich było przeciąganie samochodu na czas. W pierwszej kolejności to najmłodsi zaprezentowali, jak należy poprawnie wykonać to zadanie, a w ślad za nimi ruszyli pozostali zawodnicy. Na festiwalu nie brakło różnych atrakcji w formie pokazów czy zawodów dla publiczności. Nie od dziś wiadomo, że aktywne spędzenie czasu ma wiele zalet, a takie wydarzenia cieszą się dużą popularnością.